Siemanko, ja jestem Technokrata i witam Was w kolejnej recenzji na moim kanale. I dzisiaj powiem Wam coś, co mam już u siebie 2 miesiące i co mnie mega pozytywnie zaskoczyło. Mianowicie Turtle Beach Stealth 700 generacji drugiej. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałem. A, Gen 2 Max. Dość długa nazwa. Ale powiem Wam szczerze, no słuchawki turbo pozytywnie mnie zaskoczyły, ponieważ na początku niestety dosyć niesłusznie oceniłem je za wygląd. Ale nie wygląd to, jak są wykonane, a za design, który nie przypadł mi do gustu do momentu, aż je tak naprawdę wziąłem do ręki. Tutaj zapoznałem się z designem, teraz je wziąłem do ręki. Znaczy teraz, to było 2 miesiące temu i po prostu no zachwyciłem się. Naprawdę świetnie wykonane słuchaweczki z takiego matowego plastiku, gumę. Troszeczkę zbierają odciski palców, znaczy troszeczkę, dość mocno, ale to jest bardzo fajnie wykonane. Do tego tutaj mamy metal, jednocześnie od wewnątrz wzmocniony takim plastikowym pałąkiem. Bardzo fajnie się to komponuje, przede wszystkim kolorystycznie. Jak design nauszników może do mnie nie trafia, tak już połączenie kolorów tych słuchawek bardzo. Ten taki miedziany kolor z tym kobaltowym, niebieskim, to jest taki ciemny granat. No właśnie kobalt, idealnie to opisuje ten kolor. One są jeszcze bodajże w takim czarno-srebrnym dostępne i wizualnie naprawdę bardzo mocno mnie kupiły. Na pałąku napisane Turtle Beach. No i w środku też, co już Wam pokazywałem na unboxingu tych słuchawek, widać te miedziane kratki nauszników. One są zabezpieczone taką siateczką, ale przeźroczystą, żeby było widać te przetworniki. Przetworniki 50 mm, więc dość nietypowa sprawa, jeżeli chodzi o słuchawki gamingowe, bo tutaj zazwyczaj mamy do czynienia z 40 mm przetwornikami. I od razu na sam początek, żeby powstrzymać, oczywiście nie muszę jej powstrzymywać, bo możecie takie komentarze pisać. Pamiętajcie, porównywanie słuchawek bezprzewodowych, gamingowych, które nie generują żadnych opóźnień, do jakichkolwiek słuchawek takich muzycznych, których jakość dźwięku może być lepsza, z całą pewnością nawet jest lepsza, ale które po pierwsze albo nie są bezprzewodowe, albo ich bezprzewodowość jest po Bluetooth, więc generują opóźnienie, mija się z jakimkolwiek celem. Absolutnie się mija. Ja już sam kiedyś byłem na etapie zakupu słuchawek bezprzewodowych, bardzo drogich, od renomowanego producenta, ale były na Bluetooth. I ja napisałem do samego producenta, pytając o możliwość braku lagu, między innymi jeżeli montuje się nieskompresowany dźwięk w filmach, i producent powiedział, że nie jest mi w stanie zapewnić tego w słuchawkach za kilka tysięcy. I od tamtej pory kocham tylko takie gamingówki, które są w stanie zapewnić mi bezprzewodową jakość, ale bez najmniejszego opóźnienia. No i to jest najważniejsza cecha tych słuchawek dla mnie. Ja kocham słuchawki bezprzewodowe, to jest absolutna podstawa. One tutaj bardzo fajnie wygłuszają otoczenie. Jak się je zakłada, bardzo to pasywne wygłuszanie jest bardzo mocne. Jakość dźwięku. Jakość dźwięku to jest na chwilę obecną najlepsze słuchawki bezprzewodowe gamingowe, jakie testowałem, jeżeli chodzi o jakość dźwięku. I mówię to z całą pewnością, absolutnie, jeżeli chodzi o takie moje subiektywne odbieranie tego, jak one grają, bardzo takie głęboki jest ten dźwięk, szeroki, w sensie nie ma tak, że na przykład bardzo płaski dźwięk jest w moich Daily G733, tamten dźwięk jest bardzo płaski, dlatego praktycznie od 2 miesięcy raczej siedzę w tych przez większość czasu, a dlaczego nie przez cały czas, a przez większość, do tego przejdziemy za chwilę, ponieważ ten dźwięk jest taki głęboki, taki bogatszy, nie wiem jak Wam to dobrze opisać, bo za bardzo się też na dźwięku nie znam. No i pod tym względem grają prześwietnie, jeżeli chodzi o słuchawki gamingowe. Absolutnie najlepiej, jakie kiedykolwiek testowałem słuchawki gamingowe bezprzewodowe, a było już ich kilka par tak naprawdę u mnie na testach. Część z nich były recenzje, część się zupełnie nie pokazały. Natomiast te wygrywają absolutnie z konkurencją, jeżeli chodzi o jakość dźwięku. W grę
grach też bardzo fajnie separują dźwięki. Gorzej, jeżeli chodzi o komunikację, może być, ponieważ nie byłem w stanie tego przetestować, jakby to brzmiało w teamfajcie, jeżeli jakiś teammate by mi się darł do ucha, czy rozumiałbym go lepiej, bo w takich płaskich często dźwiękowo słuchawkach ci teammate'ci brzmią dobrze, natomiast w takich bogatych, bardziej basowych, no to ten głos lubi się zgubić, ale nie byłem w stanie tego zweryfikować, bo nie mam znajomych. Natomiast, żeby nie było tak słodko, no to mikrofon. Mikrofon ewidentnie został stworzony pod komunikację i ten dźwięk jest turbo wypłaszczony, żeby jak najlepiej komunikować się z teamem. I tak też to producent tutaj argumentuje, że dzięki temu jesteśmy w stanie bardzo dobrze być słyszani przez to, że komunikujemy się przez ten mikrofon. Okej, okay, test mikrofonu słuchawek TurtleBeat Stealth 700. No i cóż, powiem Wam szczerze, ja już jestem po pierwszych odsłuchach tego mikrofonu. Widać, że mikrofon jest tak wysterowany, żeby był jak najbardziej klarowny dźwięk w grach, czyli pod tym względem ogromny plus, czyli będzie nas bardzo dobrze słychać na voice chacie, jak będziemy rozmawiać. Nie jest to właśnie taki bas, tylko, bo to wtedy robi się taki dudniący głos, tylko jest jak najbardziej wyklarowany do czystej i genialnej komunikacji. No i o to chodzi. Poza tym, no to mikrofon jak na headset niemal idealny. Można go wyciszać, tylko go tak nachylając. To jest pierwszy stopień wyciszenia i wyłączenie, kiedy zamykamy go całkiem. No i rozkładając go, aktywujemy mikrofon, więc bardzo fajnie to działa. Moim zdaniem jest to dużo lepsze rozwiązanie niż rozwiązanie na guziku, gdzie sobie tam z tyłu klikamy i przełączamy, czy też wyłączamy mikrofon. To jest dużo lepsze, bo nie dość, że widzimy, kiedy on jest wyłączony, bo go po prostu kątem oka widzimy, jak jest rozłożony i też jeszcze słyszymy powiadomienie dźwiękowe. To jest fajne rozwiązanie i zabrakło mi tutaj tylko tej jakości dźwięku, żeby ona była ciut lepsza, ale do takiej podstawowej komunikacji w grach wydaje mi się, że nada się, że spełni swoje minimalne wymagania, ale o jakimkolwiek nagrywaniu tego dźwięku na jakimś streamie czy coś takiego zapomnijcie, widownia by Was zjadła. Mikrofon jest najsłabszym punktem niestety tych słuchawek, więc całe szczęście możemy przejść do innych mocnych punktów. A tymi innymi mocnymi punktami jest też bogactwo możliwości połączenia tych słuchawek, ponieważ mamy tu też Bluetooth. I coś, co absolutnie mnie pozamiatało. Taki feature to chciałbym w każdych słuchawkach i to jest genialna sprawa, a mianowicie te słuchawki, oprócz połączenia na donglu, którym możemy się skomunikować z absolutnie każdą konsolą, jaka obecnie jest na rynku, oprócz tego z PC-tem i też z telefonem za pomocą Bluetooth, właśnie druga możliwość połączenia, połączenie Bluetooth. I najlepsze w tym wszystkim jest to, że oprócz tego, że mamy dwa urządzenia, i możemy się komunikować i po donglu, i po Bluetooth, to możemy naraz, w tym samym momencie z obu urządzeń puścić dźwięk. Wow! Powiem Wam szczerze, może dla Was to nie jest jakieś super odkrycie, ale dla mnie, no naprawdę, jak to sobie odpaliłem, to spadłem z krzesła. Powiem Wam szczerze, multum zastosowań czegoś takiego. Jesteście połączeni na telefonie, możecie sobie rozmawiać przez telefon na Discordzie, jednocześnie grając w grę już na komputerze, co jakby umożliwia świetną komunikację z teammate'ami. Nawet, ba, będąc streamerem, możecie sobie odpalić właśnie Discorda czy jakiegoś TeamSpeaka na telefonie, rozmawiać przez Bluetooth z ziomkami, a jednocześnie streamować i całość tego, co macie na komputerze, wysyłać na streama, a Waszych ziomków nie będzie słychać przez to, że komunikacja następuje zupełnie innym kanałem. Wy to słyszycie, bo słuchawki ten dźwięk wydają, ale jakby nie idzie to przez komputer, no to jest naprawdę genialna sprawa. Albo, nie wiem, możecie być na callu w pracy, a jednocześnie oglądać coś innego na telefonie. Nie wiem, jak słuchawki są głównymi słuchawkami podłączonymi do komputera. Albo na przykład być podłączonym po Bluetooth do komputera i być na jakimś callu, a coś innego robić, nie wiem, na konsoli. No, multum zastosowań i to mnie naprawdę kupiło. Bardzo fajnie to działa, zwłaszcza, że ja często śmigam na dwóch parach słuchawek, a dzięki tym mogę śmigać tylko na jednej parze słuchawek, bo ja generalnie słucham wszystko tylko i wyłącznie na słuchawkach, więc pod tym względem chapeau bas, świetna sprawa i naprawdę jest to coś takiego, gdzie
Zachwycałem się, jak słuchawki miały Bluetooth i generalnie potrafiły nawiązać połączenia z dwoma urządzeniami, można się było między tym przełączać. Tak pod tym względem, że nie dość, że można mieć dwa urządzenia się między nimi przełączać, to jeszcze dźwięk naraz w tym samym momencie z dwóch urządzeń, to jest dla mnie absolutnie killer feature i od teraz chciałbym to mieć w każdych słuchawkach. Do tego USB typ C, którym ładujemy te słuchawki, trzymają bardzo dobrze. 3-4 dni takiego mojego używania są w stanie wytrzymać. Jak ktoś mniej korzysta z komputera, to podejrzewam, że nawet cały tydzień albo i dłużej. Producent podaje do 40 godzin, a ja powiem Wam, siedzę tak od 7 do 21, 22 na kompie, więc wydaje mi się, że nawet z więcej niż 40 godzin na tych słuchawkach osiągałem. To jest moim zdaniem bardzo dobry wynik i naprawdę pod tym względem świetnie bateria trzyma. Jeden minus tych słuchawek, a właściwie dwa kolejne minusy, to jest to, jak długo się włączają. Klikam i zamiast od razu mieć słuchawki, to najpierw muszę odczekać komunikat o tym, czy Bluetooth jest włączone, czy wyłączone. Później odczekać komunikat, jaki jest stan baterii, co jest w sumie na plus, więc to nie jest taki do końca minus. A dopiero potem zaczynam słyszeć dźwięk z kompa. I to troszeczkę momentami mnie irytuje, gdzie czasami odejdę sobie od kompa, wracam do niego i włączam te słuchawki i muszę dosłownie tak z 5 sekund odczekać. Ale to nie jest sekunda. Wiecie, to jest już takie czepialstwo, ale lekki minusik za ten czas włączania. Drugi minusik to za brak takiej kompletnej aplikacji na peceta, gdzie moglibyśmy tymi słuchawkami sterować pod każdym względem. Mamy aplikację na telefon, tam możemy kilka opcji zmieniać, jakieś różne tryby, mody, equalizer. Jest tam bardzo dużo fajnych rzeczy do pozmieniania i to swoją drogą też ma sens, że siedząc przed kompem, mając aktywną grę, my możemy sobie wszystko zmieniać na telefonie w locie. Nie musimy gdzieś tam ściągać grę na pasek, żeby sobie zmienić ustawienia tych słuchawek, więc jest to bardzo fajnie przemyślane. Pod tym względem plus, ale minus, że takiej samej aplikacji niestety brakuje na peceta. A przynajmniej ja takiej nie znalazłem, a szukałem bardzo mocno. Szkoda, jest jedna aplikacja, która tak naprawdę służy do aktualizowania firmware'u w tych słuchawkach. Czekam, może TurtleBeach wypuści takie oprogramowanie do tych słuchawek. Pod tym względem będzie wtedy na ogromny plus zyskają te słuchawki, bo z taką ilością połączeń i z takimi możliwościami fajnie byłoby mieć większe możliwości konfiguracji już bezpośrednio z peceta. Mamy dwa pokrętła głośności, jedno główne, drugie na przykład do różnych trybów. Możemy mieć tutaj tryb takiego clear voice'u, gdzie lepiej nas słychać przez mikrofon albo lepiej my słyszymy grę i wszystko, co się dzieje. Wtedy słuchawki mają taki wypłaszczony dźwięk. Jest to taki specjalny mod właśnie, gdzie lepiej słychać kroki i tak dalej. Faktycznie fajnie słychać wtedy te kroki w grach, ale tragiczny to jest taki dźwięk, jeżeli chodzi o ogólne odczucia, dlatego ja raczej z niego nie korzystałem, aczkolwiek dla takich tryhardów, którzy lubią naprawdę bardzo mocno pograć czy to w jakiegoś CS-a, czy coś takiego i dokładnie słyszeć przeciwnika, no to taki tryb się przyda i wtedy tutaj mamy drugie pokrętło od regulacji. Tutaj mamy przycisk mode, którym jak raz klikamy, mamy jeden predefiniowany mode i się przełączamy, czy chcemy taki normalny tryb, czy właśnie ten tryb na przykład clear voice'u, więc to też jest takie spoko, że grając w tą strzelankę możemy na przykład w trakcie jakiejś akcji włączyć sobie ten clear voice, a jak już później, nie wiem, wchodzimy do menu, czy dzieje się coś takiego bardziej, gdzie chcemy skorzystać z tej lepszej jakości dźwięku, a nie potrzebujemy takiego clear voice'u, możemy to sobie szybko wyłączyć i mamy normalny dźwięk, więc pod tym względem spoko. No i oczywiście przycisk do Bluetooth, którym włączamy, wyłączamy Bluetooth i też przytrzymując dłużej włączamy tryb parowania i możemy się sparować z dowolnym urządzeniem. Moim zdaniem świetnie, jakby zaskakujące słuchawki dla mnie, jeżeli chodzi o to, jak na początku je odebrałem, bo design cały czas mi nie siedzi, jakby nie podobają mi się wizualnie, ale już jakość dźwięku bardzo dobra, jakość wykonania bardzo dobra, feature'y super. Jest kilka minusów, tak jak mówiłem, to między innymi brak aplikacji, kiepski mikrofon. No i coś, co dla mnie jest minusem, ale to już jest minus subiektywny, czyli cisną mnie troszeczkę w głowę.
Co prawda, jak Wam o tym ostatnio powiedziałem, bo już wspominałem przez ostatnie 2 miesiące na kilku filmach o tych słuchawkach, pokazywałem Wam je oprócz tego unboxingu, który robiłem i powiedziałem, że właśnie strasznie cisną mnie w głowę te słuchawki i ktoś doradził, żebym je na coś szerokiego dał na całą noc. Dałem i faktycznie wtedy dużo mniej mnie cisną teraz w uszy. Na samym starcie bardzo mocno tutaj ściskały mi głowę, także zaczynała mnie boleć. Jestem strasznie mało odporny na taki ucisk słuchawek, dlatego też mi to przeszkadzało, ale teraz już po rozszerzeniu dużo lepiej się sprawiłem, ale też zauważyłem, że prawie dobę były w takim rozszerzeniu, a już jak nie były, to jednak też zaczęły mocniej uciskać po jakimś czasie, więc widać, że te materiały są na tyle dobrej jakości, że po dobie takiego mocnego rozszerzania się nie odkształciły na stałe, ale zaczęły wracać do swojego pierwotnego stanu, więc to jeszcze lepiej świadczy o jakości wykonania. Dajcie znać, czy ktoś z Was miał słuchawki z tej serii. Jak tak, napiszcie, co o nich sądzicie w takim długoterminowym użytkowaniu. Bo na razie, jak dla mnie, przez ten miesiąc, prawie dwa, no coś cudownego. Troszeczkę rzeczy mi brakuje i troszeczkę jednak za mocno uciskają w głowie, ale dla jakości dźwięku bardzo chętnie je zakładam i to coraz częściej. Za dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Piszcie, co sądzicie o tych słuchawkach. A, i cena. Ojej, na samym końcu cena, bo zapomniałem o niej. Niestety jest drogo. Ponad 1000 zł. To moim zdaniem jest troszeczkę za dużo za te słuchawki. Pomimo tego, iż są naładowane bajerami i są bardzo fajne, to jednak tutaj ja bym ceny spuścił. Chyba, że to już jest skala inflacyjna, czy skala jakichś braków komponentów. Natomiast 1000 zł, czy ja bym dał za te słuchawki? Nie, nie dałbym 1000 zł za te słuchawki. Zdecydowanie jest to za duża cena, pomimo tego, co oferują, to czekałbym na jakieś promki. Jaka cena byłaby dobra dla tych słuchawek, to zależy, na czym Wam zależy, ale wydaje mi się, że tak 700-800 zł to już jest cena taka przyzwoita za te słuchawki. Jak ja je dostałem do Recki, to one chyba coś takiego kosztowały, a potem poszły nagle w górę. Nie wiem, z czego to wynika, bo teraz już je widziałem po 1000-1100 zł, więc jakieś podwyżki musiały być. Dobra, dzisiaj już na tym kończymy. Ja wracam do słuchania na tych słuchawkach, do pracy, a z Wami się żegnam. Miłego dnia, wieczoru, nocy życzę i widzimy się oczywiście w kolejnym filmie, który już jutro. Do zobaczenia. Cześć. Thank you.